Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 71. spotkaniu. Czas z Marią Bukardi, czyli ze mną w środę, dzień Merkurego. Naturalnie, inspiracja, motywacja i komunikacja. Dzisiaj nasze 71. spotkanie i ma ono bardzo wyjątkową symbolikę, bo siódemka to oczywiście tajemnice, klucze wtajemniczenia, wszystko to, co sekretne, głęboko ukryte, mistyczne i magiczne, a jedynka to indywidualność, to Twoja niepowtarzalność. Na naszym dzisiejszym spotkaniu będę kontynuowała serię pytań i odpowiedzi, ale tylko w takim maksymalnym skrócie, ponieważ nasze ostatnie spotkania trwały wszystkie bardzo, bardzo, bardzo długo, a chciałabym, abyśmy mieścili się tak pomiędzy 30 a 40 minut, bo wtedy ta uwaga jest taka żywa, te energie są takie świeżutkie, a gdy już jesteśmy ponad 40 minut, to już tak powolutku spadają w dół. Czyli jeżeli dzisiaj jeszcze nie odpowiem na Twoje pytanie, a nadeszło tych pytań znowu całe mnóstwo, to przejdzie to na kolejny czas. Moje odpowiedzi, jak w ostatnich spotkaniach, będą tylko światełkiem, iskierką, inspiracją, a Ty idziesz dalej i szukasz dalej. Bo gdybym odpowiadała na każde pytanie bardzo dokładnie, to na jedno pytanie przynajmniej godzinę, przynajmniej dwie, aby omówić je tak z grubsza. Aktualnie mamy księżyc rosnący i oczywiście jesteśmy przed pełnią księżyca i przed naszym 76. rytuałem dla Matki Ziemi. A temat jest bardzo wyjątkowy. To jest nurt życia i jak znaleźć się w tym nurcie, czyli jak płynąć z tym prądem życia, ale Twoją indywidualną i niepowtarzalną drogą. W tym momencie będziesz słyszeć odgłosy w tle. To jest helikopter, który rząd Autonomicznej Republiki Maderańskiej zakupił do zwalczania pożarów i od czasu, gdy posiadamy ten helikopter, nie było i nie oczekujemy kolejnych pożarów. I to jest również odpowiedź na jedno z pytań, które się pojawiło. Momencik, przeczekamy, aż przeleci i będziemy kontynuować. To jest dla nas wszystkich bardzo symboliczne, bo od momentu, gdy lata ten helikopter, to jeszcze nikomu nie przyszło do głowy, aby robić jakiekolwiek ogniska. Jak to działa, prawda? Jeżeli widzimy tą ochronę, jeżeli widzimy tą to prawo, ten topór kata wiszący nad głową, to jakoś wszyscy pięknie się dopasowują do aktualnej ustawy. Możemy kontynuować. Czyli spotykamy się na 76. rytuale dla Matki Ziemi. To połączenie dla dobra, regeneracji i będzie ono bardzo również indywidualne, bo ta energia, która spłynie z Wszechświata, którą połączymy z naszą Ziemią, będzie stała również do Twojej dyspozycji, aby znaleźć ten impuls, aby znaleźć tą właściwą drogę w nurcie życia. Szczegóły, jak zwykle, znajdziesz w Twoim miejscu mocy. Ja postaram się je szybciutko opisać. Cały rytuał dla Matki Ziemi już od wielu, 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 wielu lat przebiega tak samo, więc nie ma tutaj nic nowego, a sam temat, ta część środkowa, będzie związana właśnie z tym nurtem życia. No i jutro, najważniejszy dzień w całym tygodniu, oczywiście czwartek, czyli dzień Jowisza, najwyższa boska energia. I spotykamy się na 71. ceremonii. Zwróć na to uwagę, że wszystko aktualnie ma ten cykl 70, bo 76. rytuał dla Matki Ziemi i 71. ceremonia, dzisiaj 71. spotkanie, czyli bardzo taka głęboka, tajemnicza energia, ale również taki sekret, jeżeli znasz, jak to wszystko tutaj funkcjonuje na Ziemi i we Wszechświecie, to bardzo szybko możesz osiągnąć wszystkie Twoje marzenia i wszystkie Twoje cele. 71. ceremonia ma bardzo wyjątkowy temat. Będziemy zajmować się tą dobrą i pozytywną karmą i tą złą
i negatywną. Będziemy oczyszczać to, co negatywne i wzmacniać to, co pozytywne. Otrzymasz dokładne wskazówki, co robić w momentach, gdy już tak pięknie pracujesz nad sferą miłości, sferą finansów, dobrobytem, spełnieniem, twoją wizją życia, a tutaj nagle coś się blokuje, wywołuje jakieś trudności, jakieś przeszkody nie do pokonania. W takich momentach może okazać się, że wraca do ciebie karma, ponieważ nie ma skutku bez przyczyny. I jutro poznasz dokładne wskazówki, jak to rozpoznać, co zrobić w tym momencie i jak iść dalej, by raz na zawsze uwolnić się od zgromadzonej negatywnej karmy i każdego dnia tworzyć tą dobrą i pozytywną. Bo karma jest energią. Jeżeli coś myślimy, że coś mówimy, jeżeli coś robimy, działamy, to jest to energia, która płynie do wszechświata, odbija się od tęczowych granic uniwersum i prędzej czy później do ciebie wraca. Warto więc zadbać o to, aby wracała do ciebie ta dobra i pozytywna karma, a ta negatywna nie miała już na ciebie wpływu. I może to jest również ważne, poznasz taką niezwykle pomocną wskazówkę, która dotyczy gromadzenia karmy w tym aktualnym życiu, ponieważ karmę możemy przynieść jak gdyby ze sobą z poprzednich wcieleń, ma ona wpływ na nas dokładnie w tym momencie, a my nie mamy pojęcia, dlaczego coś się dzieje, dlaczego jakieś sytuacje się powtarzają. I odwrotnie, możemy gromadzić karmę dokładnie teraz, w tym momencie i ona wróci do nas za jakiś czas, najczęściej w tym najmniej oczekiwanym momencie. W tym momencie, gdy już oczekujemy tego dobra, światła, że wszystko tylko pozytywne wpłynie do naszego życia, bo tak pięknie pracujemy, przepracowaliśmy lekcje, zdaliśmy egzaminy i oczekujemy, że przyjdzie to, co dobre i pozytywne. A tutaj może zdarzyć się tak, że dokładnie w tym momencie, gdy czekasz na to dobre, pozytywne i świetliste, to karma negatywna z jakiegoś poprzedniego wcielenia lub sprzed wielu, wielu, wielu lat tej inkarnacji wraca do ciebie i uderza dokładnie w tym momencie, gdy tego najmniej oczekujesz. Czyli bardzo proszę, sprawdź, czy twój dostęp do jutrzejszej ceremonii jest jeszcze aktywny. W twoim miejscu mocy masz twój aktualny plan dostępu. I tam zawsze widzisz, kiedy on się kończy, kiedy się zaczyna. I tutaj ważna informacja, która pojawiła się w ostatnim czasie. Bożenka zauważyła, że gdy zmieniła plan na inny, a miała jednocześnie plan automatyczny, jak wiesz, mamy te dwa plany, automatyczny, który sam pobiera się z konta co tydzień, co miesiąc albo co roku i już nie musisz o niczym pamiętać, albo ten plan jednorazowy, czyli ty za każdym razem musisz złożyć zamówienie, za każdym razem musisz to opłacić i wtedy masz dostęp do wszystkich treści. Bożenka miała plan automatyczny i przy planach automatycznych je trzeba zakończyć. Jeżeli chcesz zmienić plan na inny, to w twoim miejscu mocy po lewej stronie to jest bardzo, bardzo, bardzo proste. Banalnie proste. Otwierasz twój aktualny plan dostępu i tam masz również plan automatyczny. Jeżeli chcesz zmienić na jednorazowy, na wyższy, niższy, jak ci to aktualnie odpowiada, to zakończ ten plan automatyczny, bo jeżeli go nie zakończysz, to może zdarzyć się tak jak u Bożenki, że ten plan będzie cały czas aktywny, aktywny, aktywny i ty już chcesz zmienić na inny, a on cały czas jest jak gdyby w tle. I o czym chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać? No przede wszystkim o tym, że aktualna pełnia Księżyca to pełnia, która zbiega się nie tylko z naszym rytuałem dla Matki Ziemi, nie tylko z takim niesamowitym tematem ceremonii, ale jest to również taki, nazwijmy to, pełnia lata.
Nie wiem, jaka jest nazwa polska, ale złoża lidium odkryto dokładnie w tych miejscach, gdzie pojawiają się pożary. I w Portugalii ma miejsce masowy proces wykupywania ogromnych terenów na północy Portugalii przez firmy amerykańskie, kanadyjskie i nagle pojawiają się pożary. Nagle, nie wiadomo skąd pojawiają się pożary, dokładnie na tych terenach. Tak samo mafia eukaliptusowa, która chce wykupić tereny za bardzo małe pieniądze, aby sadzić eukaliptusy, bo eukaliptus jest drzewem, gdzie można bardzo szybko pozyskać papier. Mam na to rozwiązanie, kochani, nad którym pracuję już od wielu, wielu miesięcy i wkrótce to rozwiązanie będzie również dla Was dostępne. Myślę, że bardzo, bardzo piękna inicjatywa dla naszej Matki Ziemi. Czyli rytuały dla Matki Ziemi są podstawą, również wysyłanie pozytywnych myśli. Uwaga, nie koncentrujemy się na pożarze tym, tamtym, tym negatywnym, bo wzmacniamy to. Koncentrujemy się na tym, co pozytywne. Sadzenie drzew, ogrody, oazy, odnowa, regeneracja. Jedna pozytywna myśl pięknej ziemi może zdziałać więcej niż 1000 słów. Czyli to jest podstawa. A rozwiązanie mam. Jeszcze na razie tajemnica, bo tak krok po kroku realizujemy to z moim ukochanym i troszeczkę trwa to dłużej niż żeśmy planowali, aby miało takie solidne podstawy, czyli porządny fundament. I ostatnie dwa pytania. Jestem mamą 3-letniej dziewczynki, zastanawiam się, jak można ją wspierać, by nie utraciła tej radości w trakcie dorastania w narzuconych systemach. Asiu, najważniejsze, co możesz zrobić dla Twojego dziecka, to zapewnić mu w domu, tam gdzie Ty jesteś, w Twoim królestwie, tą piękną i czystą energię. Nie masz wpływu na to, co stanie się z dzieckiem w przedszkolu, w szkole, czy na studiach, czy ogólnie, gdy będzie już żyć w tym systemie. Możesz dać mu wszystko z siebie jako wsparcie w domu, ognisko domowe i to będzie najpiękniejszy wkład. Postaraj się nie stresować tym, co czeka na dziecko w szkole, co czeka na dziecko w systemie, bo nie masz na to wpływu. Możesz je tylko chronić i wspierać, ale ty nie możesz fizycznie siedzieć w szkole i pilnować dziecka na każdej godzinie, na każdej lekcji, co ono słyszy i jaki będzie to miało na niego wpływ. A będzie miało wpływ, tak jak na nas miało wpływ programowanie, negatywne programowanie i te wszystkie nowe systemy edukacji, które no po prostu są niesamowite. Jak wiesz, ja jestem z wykształcenia również pedagogiem, czyli mam za sobą te wszystkie metodologie pracy pedagoga, ale te stare metody były niczym w porównaniu aktualnymi metodami, czyli możesz chronić dziecko w Twoim królestwie, na Twoim terytorium i to będzie dla niego największym wsparciem. Gdy coś będzie się działo w szkole, gdy coś będzie się działo w późniejszym czasie, to wie, że w domu ma tą przystań, ten spokój, tą harmonię i że może Ci o wszystkim powiedzieć, a Ty doradzisz mu z Twojego punktu widzenia. Oczywiście można wychowywać dziecko poza systemem, ale jest później pytanie, czy nie będzie nam tego miało za złe i czy jesteśmy w stanie żyć tak, jak na przykład żyją moi przyjaciele, którzy mają 6 dzieci w różnym wieku i od wielu, wielu, wielu lat podróżują od kraju do kolejnego, do kolejnego, do kolejnego i tak unikają systemu. Dzieci są niesamowicie inteligentne, dzieci mają radość życia, już teraz dzieci, te najstarsze są podrostkami i mają zdobyte doświadczenie ze wszystkich kultur, no coś niesamowitego. Moi znajomi tylko mają tak zwany system nauczania domowego, czyli zdają egzaminy te dzieci w Anglii z tych najważniejszych przedmiotów, aby zdobyć te świadectwa, ale później znowu wyjeżdżają do kolejnego kraju i tak podróżują z malutką ilością środków, ale na tyle, na ile mogą, starają się chronić swoje dzieci. Ale nie każdy z nas jest na taki sposób życia gotowy, prawda? Ostatnie pytanie. Jak zinterpretować pewne wrażenie cielesne? Czy to budzą się jakieś zdolności, czy to moje ciało robi psikusa? Widzę czasami
białą poświatę wokół przedmiotów martwych albo wokół osób, szczególnie na zdjęciach. Podczas wspólnego oczyszczania na naszych oczyszczaniach czuję pulsowanie płynące od dłoni wzdłuż ramion do barek, a potem w górnej części pleców. Z góry dziękuję serdecznie za odpowiedź. Pozdrawiam Ciebie jeszcze raz oraz wszystkich w naszej wspólnocie. Namaste, Asia. Tak, to jest zdolność wyższa, która się aktywuje. To jest zdolność bardzo, bardzo piękna, niezwykła. Bardzo mało osób ją ma. Wartałoby zerknąć sobie do takiego filmu kinowego Znachorka. Jak dobrze pamiętam, Tajemnica Znachorki. Napiszę Wam ten tytuł poniżej. Tam jest to również bardzo pięknie opisane. Jest to związane ze zdolnością jak gdyby przywracania do życia martwych lub przywracania do życia, tchnienia życia w coś, ale jest to również związane z tym, że widzisz już w tym momencie aurę, widzisz już w tym momencie energię i jestem pewna, że w bardzo krótkim czasie zaczniesz dokładnie widzieć różne formy tej energii, czyli co można przywrócić do życia, co można jak gdyby do tego życia przywołać, w co można tchnąć to życie. Można to również wykorzystać jako zdolność uzdrawiania, czyli uzdrawianie na zasadzie, że ktoś jest już na granicy przejścia do śmierci, a Ty możesz poprzez energię przywrócić go do życia. To jest zdolność z wyższej półki, nazwijmy to tak, czyli również nie temat na takie dwie minutki, tylko odpowiedź. Tak, to jest zdolność wyższa, która się aktywuje, rozwijaj ją, prosiły wyższe o pomoc i wsparcie, a krok po kroku ona będzie się rozwijać coraz bardziej. Jest to związane z jasnowidzeniem również, z jasnoodczuwaniem, czyli te zdolności już zostały aktywowane. Na tym kończę nasze dzisiejsze spotkanie. Wszystkie kociaczki są głodne, jak widzicie. I widzimy się jutro na 71. ceremonii. Bardzo ważny temat, chyba jedna z naszych najważniejszych ceremonii. Zresztą każda jest ważna, ale ten temat dotyczy każdego z nas, bo każdy z nas gromadzi dobrą i złą karmę i warto wiedzieć, co zrobić, aby gromadzić tą pozytywną karmę i uwolnić się od tej negatywnej. Dziękuję, zapraszam Cię na jutro, zapraszam Cię za tydzień. Jeżeli to spotkanie było dla Ciebie wskazówką, światełkiem, bardzo proszę, zostaw komentarz poniżej, bo to dla mnie niesamowite odczucie. Gdy czytam Wasze komentarze, to jest taka radość, takie szczęście i spełnienie, że mogłam dać Wam jakiś impuls, jakąś motywację i jakąś inspirację. I pamiętaj, jeżeli ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje tych wskazówek, zabierz tą osobę na nasze kolejne spotkanie. Wiesz, że nasze spotkania w środy są bezpłatne. Wystarczy założyć sobie konto i dla wielu osób może być to niesamowitą pomocą na ich drodze. A gdy zmieniamy coś w nas, zmieniamy coś wokół nas, zmieniamy coś na Ziemi i we Wszechświecie, czym więcej osób ma dostęp do tych informacji, tym szybciej uda nam się przemienić wszystko wokół nas. I to życie tutaj na Ziemi będzie po prostu piękniejsze, również dla nas samych. Czyli jest to w naszym własnym interesie, żeby jak najwięcej osób podwyższyło wibrację, oczyściło siebie, bo my wzrastamy, ale również wzrasta wibracja na Ziemi. Jest nam łatwiej żyć i realizować marzenia i pragnienia. Bo jaka to jest radość, gdy my mamy wszystkiego pod dostatkiem, a musimy przejść do pięknego strumyczka, do pięknego źródełka, do pięknego miejsca przez jakieś slumsy. No lepiej by było, żeby przejść przez piękne miejsca, prawda? Czyściutkie, gdzie każdy realizuje siebie i swoją indywidualność i niepowtarzalność. Dziękuję. Twoja Maria Bukarti.